Mecz w Świdniku pomiędzy liderującą Awią a drugim w tabeli AGH Storka AZS Kraków miał być prawdziwym sprawdzianem siatkarskich umiejętności dla jednych i drugich. Zawodnicy Jerzego Piwowara nie pojechali do Świdnika w roli faworyta, dlatego chyba nikt nie spodziewał się, że po pierwszych dwóch setach będą prowadzić 2-0. W zasadzie mecz ten powinien zakończyć się w trzech setach, lecz krakowianie zmarnowali kilka piłek meczowych, a gracze Awi, wygrywając na przewagi trzecią partię, wrócili z naprawdę dalekiej podróży. Już wtedy było wiadomo, że będziemy mogli zaliczyć ten mecz do tak zwanych siatkarskich horrorów. Czwarty set również padł łupem gospodarzy, którzy tym samym doprowadzili do tiebreaka. Wspaniały doping świdnickich kibiców spowodował, że w decydującej partii na hali zrobiło się naprawdę gorąco. W tych trudnych warunkach więcej zimnej krwi zachowali gracze Awi, którzy zwyciężyli do 13, a cały mecz 3-2. Pomimo porażki gracze AGH wracali do domów z podniesionymi głowami. Nikt nie wstydził się przegranej z liderem, zwłaszcza po tak wspaniałej walce. Konrad, szkoda tej porażki. Wydaje się, że Świdnik był rzeczywiście w zasięgu. Na pewno szkoda. No, jedyne niepokonane zespoły do tej pory. Jak widać, każdy set to walka punkt za punkt do końca, nieraz powyżej 30 punktu. W takim meczu decydują niuanse. No, Świdnik dzisiaj był troszkę lepszy, a my niestety musimy przełknąć gorycz porażki. Mamy jeszcze rewanż u siebie. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli zrewanżować się również później w fazie play-off, gdzie tak naprawdę zaczyna się poważne granie. No a dzisiaj no co? No możemy pogratulować tylko Awi fenomenalnego meczu. Nam może brakło zimnej krwi w końcówkach niektórych setów, bo mieliśmy piłki po swojej stronie na zakończenie. Ale taki jest sport, no co możemy innego zrobić? A jesteś w stanie wskazać, jakie niuanse dzisiaj zaważyły na tym, że przegraliście? W końcówkach seta mieliśmy problemy z taką samą zagrywką jak w trakcie normalnej gry. Popełnialiśmy sporo błędów w tiebreaku w końcówce trzeciego seta, gdzie mogliśmy wygrać mecz 3-0 i zakończyć rywalizację. No, ciężko coś takiego określić po tak zaciętym meczu i no na pewno gorycz porażki, jeszcze raz gorcza. Jakie elementy zaważyły, to dopiero w statystykach wyjdzie. A powiedz, czy po tak długiej podróży, męczącej w sumie z Krakowa do Świdnika, łatwo się jest później Wam skoncentrować i wejść w mecz? Sądzę, że na taki mecz jak ze Świdnikiem nikogo nie trzeba było dodatkowo mobilizować. Awia na pewno chce wrócić do pierwszej ligi. My również chcielibyśmy powalczyć w tym sezonie o awans. Dlatego, czy byśmy jechali 10 czy 12 godzin, sądzę, że nasza motywacja i zaangażowanie byłoby takie samo. Dziękuję bardzo. Ja również. Po rozmowie ze środkowym Konradem Muchą obserwowaliśmy, jak zawodnicy odpoczywają po meczu i rozciągają bolące mięśnie, a po chwili zadaliśmy kilka pytań drugiemu trenerowi krakowskiego zespołu, panu Jackowi Litwinowi. Panie trenerze, proszę na początku powiedzieć, co takiego się stało, że nie wygraliśmy tego meczu w trzech setach? Panie redaktorze, co się stało? Na pewno zespół ze Świdnika jest bardziej doświadczonym zespołem niż nasz zespół.
Super końcówka pierwszego seta. Dobrze zagrany drugi set. No i niestety no to jest siatkówka. Zespół ze Świdnika wykazał się większym doświadczeniem w końcówce trzeciego seta, a potem już porzekadło siatkarskie się w pełni zrealizowało, choć w każdym secie naprawdę, jak pan widział, było na przewagi, była wyrównana walka. Jeden i drugi zespół mógł dzisiaj wygrać. Z tym, że mniemam, że wszyscy, którzy byli z Krakowa, ostrzyli sobie apetyty, że to my powinniśmy wyjechać stąd z 3-0. No właśnie. A proszę powiedzieć, czy to był najtrudniejszy mecz w tym sezonie? Jak do tej pory zdecydowanie najtrudniejszy. Do tej pory to był najmocniejszy przeciwnik i przeciwnik, z którym na pewno będziemy się jeszcze spotykać w tym sezonie, jeżeli my utrzymamy ten poziom gry i oni, pewnie w playoffach będziemy między sobą dalej walczyć i mam nadzieję, że teraz już będzie inaczej. Jest pan w stanie wskazać jakieś elementy siatkarskiego rzemiosła, które dzisiaj nie funkcjonowały tak jak powinny? To nie można powiedzieć, że coś nie funkcjonowało. Bo przy tak zaciętym meczu i przy tak dobrym przeciwniku uważam, że mecz był bardzo dobry. To, że w końcówce zepsuliśmy może rzeczywiście troszkę więcej zagrywek niż przeciwnik, to może przeważyło tylko tą szalę zwycięstwa, bo zagraliśmy dobrze blokiem, na dużej skuteczności ataku, na dobrym przyjęciu przy takiej zagrywce, jak oni procentują. Także zespół oceniam im plus po dzisiejszym meczu. Czyli wracacie do Krakowa z podniesionymi głowami? Tak, naszym założeniem było tutaj wywieźć jakiś punkt. Zrealizowaliśmy to. Mamy młody zespół, który jest budowany praktycznie od podstaw. To jest cała nowa szóstka. Avia ma z zeszłego roku zostawione przynajmniej pół składu, a my zbudowaliśmy coś od nowa. Oni muszą się zgrać, muszą takie mecze zagrać, wyciągać z nich wnioski. Będą na pewno już w następnym meczu lepsi od Avii. Chyba jesteście panowie jako trenerzy w bardzo komfortowej sytuacji, że jakby możecie desygnować do gry innych zawodników, rezerwowych zawodników. Nie gracie cały czas podstawową szóstką, tylko ciągle są zmiany. Znaczy marzeniem trenera jest grać podstawową szóstką i nie musieć nic ruszać, ale rzeczywiście mamy troszeczkę komfortu i w momencie, kiedy któryś zawodnik, że tak powiem, zafarbi albo mu tam coś nie wyjdzie w grze, jedna czy dwie piłki, możemy dokonać zmiany i zawodnik, który wchodzi za niego, jest praktycznie od początku równorzędnym partnerem dla pozostałych. Dziękuję pięknie i życzę samych sukcesów. Dziękuję ślicznie.